Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem chciałabym oprowadzić Was, opowiedzieć o tym, jak było na wycieczce, którą akurat wykupiliśmy już u organizatora Rico Travel tutaj na miejscu przez internet. Muszę Wam powiedzieć, że nie wyobrażam sobie być w danym miejscu, na danej wyspie, w danym kraju i nie zwiedzić jakby od środka, zobaczyć jak to wszystko wygląda, więc wybraliśmy wycieczkę fakultatywną, typowo taką, wiecie, nie plażową, tylko taką, która z głównym jej celem było poznanie właśnie Dominikany od środka. Także my z pod naszego hotelu ruszyliśmy taką terenową ciężarówką typu safari do miejscowości Bahia Ibe, żeby później przenieść się w głąb Dominikany. Tutaj już na przebitkach możecie zobaczyć, że z tego samochodu bardzo dobrze można obserwować miasto, można wiele nagrać, dzięki temu mogę Wam wiele pokazać tych miast i małych miasteczek, jakie mijaliśmy. To jest zdecydowanie biedniejsze i też jest okazja do tego, żeby zobaczyć, że Dominikana to nie tylko kurorty, dlatego też takie miejsce wybraliśmy. Podjechaliśmy właśnie pod plantację czego? Trzciny cukrowej. Trzciny cukrowej. Tutaj mój mąż już obciął trzcinę i przygotował i można ją zjeść. O tak. Sam cukier. Bardzo słodka, jakby się jadła jakiegoś cukierka. No, może być. Także za mną pełno trzciny i pijemy też rum. Także jest super. A tu nasz samochodzik. Ale jak ten sos, ten sok wycisnę, to mam wrażenie, że to jest taka trawa. Tutaj Artur pokazywał nam, w jaki sposób obcina się trzcinę. Mówił też o tym, że zajmują się tym głównie uchodźcy z Haiti, którzy zarabiają 3-4 dolary za, uwaga, tonę. Tonę zebranej trzciny i nie mówimy tutaj o trzcinie razem, jeśli chodzi o wagę z tymi liśćmi, ale same jakby te brązowe kijki. Chwilą było słońce i złapała nas mała ulewa. Nie, bo tam dalej leje. O, tam taka mrzawka. To jest akurat paruminutowy deszcz. Następnie zajechaliśmy do Bazyliki Higuei. Jest to najważniejsze miejsce pielgrzymkowe, które odwiedzał chyba trzykrotnie z tego, co pamiętam, i poświęcił sam Jan Paweł II. I to, co mnie też zaciekawiło, to to, że Artur tutaj mówił, że bez problemu możemy wszystkie rzeczy zostawić w ciężarówce, ponieważ jesteśmy przed świętym miejscem i tutaj nikt niczego nie ukradnie. Jak widzicie, następnym miejscem, które zwiedziliśmy, był lokalny targ. I było to naprawdę niesamowite przeżycie, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak taka Dominikana tętni życiem od środka. Na tym targu można kupić było dosłownie wszystko, od tabletek, które zresztą tutaj nie są na receptę, do past, do zębów, owoców, oczywiście pięknych przypraw, jakichś różnych przedmiotów, kabli, słuchawek i tak dalej. Naprawdę było tam wszystko. Było również mięso przechowywane w niestety straszny sposób, ponieważ w tym upale leżało na szafkach lub wisiało. Możecie sobie tylko wyobrazić, jaki okropny smród tam panował. Doszliśmy w końcu do takiego chyba zaprzyjaźnionego stoiska Artura, gdzie pan troszkę nawet mówił takim łamanym polskim i mogliśmy kupić różne przyprawy. W tym też targu i my zrobiliśmy zakupy. Kupiliśmy taką różową sól. Ona jest barwiona hibiskusem, taką roślinką, która właśnie kwitnie w tym czasie, kiedy tutaj jesteśmy przez mniej więcej 3 miesiące. Jak widzicie, ona jest właśnie różowa i podobnież właśnie barwi ziemniaki.
Więc jestem mega ciekawa wszystkim, jak będą wyglądały ziemniaki, także zakupiliśmy sobie taką sól. Już nie pamiętam, ile ona kosztowała, ale naprawdę, naprawdę niewiele. Temu tego pana kupiliśmy też oregano, to zupełnie inaczej pachnie niż takie oregano z paczki, także wzięliśmy oregano i wzięliśmy również taki olejek waniliowy, który pachnie przepięknie. Taki typowy, który się dodaje do ciasta, no po prostu cudo. Następnie pojechaliśmy do fabryki cygar, gdzie mogliśmy zobaczyć na miejscu, jak panowie wytwarzają, jak składają cygara. Też każdy z nas mógł sam takie cygara stworzyć i oczywiście zabrać je ze sobą. Też, tam też można było oczywiście te cygara kupić. Myślę, że takim fajnym przeżyciem było zobaczenie, jak to powstaje, chociaż zupełnie jestem osobą niepalącą, ale fajnie było to zobaczyć. Pojechaliśmy później w góry na taką małą przerwę, gdzie mieliśmy lunch przy przepięknych widokach. No jak to w górach musi być pięknie. Był tam właśnie taki obiado-lunch. Coś sobie przekąsiliśmy, chwilę odpoczęliśmy w tych pięknych okolicznościach przyrody. Jedyny fakt to taki, jeśli będziecie się wybierali na tą wycieczkę, no to uważajcie na tamte właśnie jedzenie, ponieważ my w tamtym miejscu się strasznie zatruliśmy i tak naprawdę jeszcze nam nie przeszło i chyba skończyć to wizytą lekarza w Polsce, więc no uważajcie na to jedzenie, jednak ona tam leży w opale, to jest co innego niż takie hotelowe, gdzie są jakieś zasady po prostu higieny i przetrzymywania pokarmu przestrzegane. Najlepsze miejsce, w którym byliśmy, to było zdecydowanie jak dla mnie te na końcu, ponieważ było to takie małe gospodarstwo, gdzie mieszkały panie, mama wraz ze swoją córką, siostrą i tej córki córką, także było tam kilka kobietek, które miały taką swoją malutką firmę, chyba tak można powiedzieć, i zajmowały się parzeniem kawy. Tutaj na miejscu pokazywały nam, w jaki sposób parzy się kawę, jak powstaje czekolada. Również tam wytwarzały cynamon, cukier trzcinowy, kakao. Także wiele, wiele rzeczy nam pokazywali. Bardzo się zdziwiliśmy, gdy otworzyliśmy takie prawdziwe kakao i okazało się, że w środku jest białe. Natomiast to jest tylko taki tłuszczyk, który trzeba było buzić, że tak powiem, wyciumciać. I później wychodziło w środku kakao, które jest zresztą takie trochę fioletowe i bardzo gorzkie, smakuje jak gorzka czekolada. Mówię poważnie. Każdy bierze ziarenko i ciumka jak cukierka. Tak jak ciąkaliście tamaryndowca, dokładnie tak samo ciąkamy ziarno kakaowca. I dopiero jak dobrze wyciąkacie, nie rozgryzamy na razie, tylko ciąkamy jak cukierka. I dopiero jak dobrze wyciąkacie, to dojdziecie do prawdziwego koloru kakao. Zobaczymy, kto najszybciej dochodzi. Jesteśmy z tyłu. Dobre to. Długodystansowcy. Kurka. Takie śliskie. A tutaj pani przez 3 dni pali ziarna kawy, tak? Kakao. Ziarna kakao, a tu jest kawa. Ten czarny. To jest wanilia. To roślinka? Tak, to jest wanilia. I to takie? To. O ja, tu laska wanilii. Tylko jeszcze młody. Także panie żyją z tego, co mają. O, tutaj jest cukier trzcinowy. Cynamon. Tak, cynamon. Super. Później również pani nam dała do posmakowania przepyszną, przepyszną czarną kawę bez śmietanki. Była normalnie niesamowicie dobra, mimo tego, że kawoszy nigdy nie byłam, tak tutaj naprawdę kawa jest taka. Smakowaliśmy również herbatę kawową, nie, herbatę kakaową oraz kakao. No naprawdę były to tak dobre rzeczy, że oczywiście musieliśmy je zakupić. Także kupiliśmy takie pudełko herbaty kakaowej. Jest przepyszna, naprawdę coś niesamowitego. Kupiliśmy również oczywiście
kakao od tej pani, dwie paczki takiego prawdziwego kakao i kupiliśmy również kawę. Tutaj akurat ich nie mam, ale jest w takim samym pudełku, także a to zresztą ta pani na zdjęciu. Mieliśmy okazję oczywiście obejrzeć jeszcze jej ogród, gdzie rosła trawa cytrynowa, aloes i mnóstwo innych roślinek, z których one miały tak naprawdę duży pożytek. Można było również zwiedzić troszeczkę jej dom, ale myślę, że to pokażę Wam w innym filmie, żeby już tutaj nie przedłużać. No i w ten sposób pomału wracaliśmy z wycieczki, w której naprawdę mieliśmy okazję dowiedzieć się fantastycznych rzeczy, spróbować wielu fajnych rzeczy i było to naprawdę mega ciekawe doświadczenie, zupełnie coś innego niż pojechać tylko na plażę czy na jakąś wyspę, także bardzo nam się podobało i szczerze ją Wam polecam. I to właściwie byłoby tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i widzimy się niedługo w kolejnych filmach.